Tam na rogu białej pod piętnastką znajdowało się, niektórzy mówią gestapo, ale według mnie to byli SS-mani, bo oni mieli trupie czaszki. Tutaj był taki plac i na tym placu była taka szopa. I pewnego razu, jeszcze jak mieszkaliśmy tu w 1941 roku, ci SS-mani poszli weszli na dach tej szopy i się opalali. I strzelali do chłopców, którzy tu chodzili. Ja szedłem ze swoim psem Sarikiem, bo czytałem, kiedy się uczyłem w szkole, taką czytankę o pograniczniku, który miał psa, który się nazywał Szaryk. I ja z tym Szarykiem szedłem, a tak jak tylko bez kagańca, bez tego. I ten strzelał, on chyba z dubeltówki strzelał, czy celował chyba we mnie, a trafił w tego Szaryka. Zerwał mu kawał skóry. Jak ja wyprowadzaliśmy się z getta, bo to trzeba było w sierpniu 1941 roku wyprowadzić się. I kiedy z Zenkiem, z innymi kolegami wlazłem do tego getta, no to zaszedłem na swoje stare podwórko, chociaż bałem się, bo cholera mogli Żydzi powiedzieć, że co to robi. Kontakty z Żydami Aryjczyków groziło śmiercią. Krzyczałem Czaryk, Szaryk, ale Szaryk już nie przyszedł do mnie. Tak się przestraszył, ale to coś okropnego.